Prezydent Francji, François Hollande, obraził się na Macierewicza i odłożył planowaną wizytę w Polsce. Taka informacja obiegła cały postępowy świat. Wszystko przez fiasko rozmów w sprawie zakupu przez MON francuskich śmigłowców. Eksperci z Gazety Wyborczej już biją na alarm. Oto w świat idzie sygnał, że jesteśmy niesłowni, a przecież Francja zawsze dotrzymuje umów, czego dowodem jest bezkompromisowa obrona Polski w 1939 roku. Tymczasem w Polsce grupa byłych opozycjonistów napisała mocny list do kaczystowskiego prezydenta Dudy. List ten jest tym mocniejszy, że w gronie sygnatariuszy nie zabrakło obecnych opozycjonistów z niezatapialnym antykaczystowskim pancernikiem Stefanem Niesiołowskim. Niestety nie obyło się bez zgrzytów, bo o ile godzi się oskarżać kaczystów o używanie obelżywej retoryki i schlebianie ugrupowaniom zbliżającym się do faszyzmu, o tyle łączenie ich z PRL-em jest ciosem w świecką pamięć nieodżałowanego bohatera demokracji, generała Jaruzelskiego i cześć całej armii utrwalaczy władzy ludowej. Na coś takiego zgody być nie może. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!